Darek Szpakowski pojechał komentować jakiś tam mecz, i wtedy Polska seryjnie przegrywała te wszystkie ważne spotkania w eliminacjach Mistrzostw Świata albo Europy. No i Darek mi już tak coś takiego, że pod koniec meczu, 15-20 przed końcem, zaczynał taki wywód. Już było wiadomo, że Polska przegrywa 2-0, się nie podniesie. Tak. Proszę Państwa, polska piłka wymaga zmian. Potrzeba zmian strukturalnych, szkolenia. I taki cały wygłaszał to. I w pewnym momencie ja tam właśnie siedziałem w Warszawie, tutaj na Woronicza, a on był tam gdzieś tam w tej Holandii. No i nagle dzwoni telefon. Ja byłem odpowiedzialny za informację, a przy okazji byłem rezerwowym komentatorem na wypadek, gdyby zerwało łączność. I odbieram i facet mówi, dzwoni sierżant taki i taki z jednostki Wojska Polskiego Reprezentacyjnej na Żwirki Wigury. Jest nas tutaj 400 żołnierzy. Jeżeli pan Szpakowski nie przestanie pieprzyć i swoich pierdów, to wsiadamy wszyscy w ciężarówki, przyjeżdżamy i rozwalimy tą całą telewizję. Ja mówię, proszę pana, przepraszam bardzo, ale Darka Szpakowskiego tutaj nie ma, on jest w Holandii, a to, co pan mówi, to ja ewentualnie przekażę. Ale na pewno by pan przekazał, bo następnym razem dojdzie do masakry.